Jedną z 10 laureatek wyborów kobiet sukcesu w Armii Mazur w 2021 roku jest Joanna Barczetto. Fotografka, socjolog, społeczniczka, twórczyni projektu o nazwie Warming lub Warming, projektu społeczno-artystyczno-promocyjnego w Gotkach w gminie Jonkowo. Asiu, na wszystkich Twoich filmikach w mediach społecznościowych widać zawsze dużą grupę ludzi, która robi coś wspólnie. Bo to jest najfajniejsze, żeby robić coś razem. Sukcesem jest móc pracować w grupie i mieć takich przyjaciół, którzy chętnie się angażują, bo to, że jest tych ludzi mnóstwo, którzy robią z nami i te wydarzenia, którzy pomagają nam w tym, to jest właśnie sukces towarzyski. Wokół kogo ci ludzie się gromadzą? Czy to przypadkiem nie ty jesteś w centrum tych relacji? Nie wiem, czy ja jestem w centrum tych relacji, czy ja daję im taką przestrzeń i bezpieczeństwo i poczucie takiej wspólnej radości tworzenia czegoś razem, albo po prostu nie potrafią mi odmówić. W poprzednim roku w pandemii zrodziły się jeszcze inne pomysły polegające na takiej samopomocy sąsiedzkiej. Życie na wsi i obecność w życiu moich sąsiadów, nie wszyscy są artystami, ale wszyscy tworzą spójną społeczność. Wszyscy się lubimy, wspieramy, rozmawiamy i życie takie codzienne pokazuje, z jak wieloma trudnościami mierzy się społeczność wiejska. To jest na przykład brak dostępu do kultury właśnie, dlatego my tę kulturę z instytucji wyprowadzamy. Dlatego w naszych stodołach na fortepianie gra Stanisław Sojka. Dlatego my tańczymy z Kubańczykami, którzy grają nam na żywo i tańczymy na klepisku w stodole. Dlatego też objęliśmy patronatem wiejskie sklepy, które zanikają z przestrzeni wiejskich, które mierzą się z trudnościami takimi jak coraz mniejsza liczba klientów. A przecież wokół mamy tyle fantastycznych produktów, tyle wytwórców, tyle manufaktur, które produkują fajne produkty, które właściwie powinny znajdować się w naszych domach na co dzień, nie tylko od święta. Więc wydaje mi się, że taki wiejski sklep poza funkcją miejsca, w którym możemy zaopatrzyć się w lokalne produkty, pełni też taką funkcję trochę społeczną, czyli jest takim miejscem, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, gdzie następuje jakaś wymiana informacji. Od zawsze tak było i fajnie by było, żeby było tak nadal i fajnie byłoby, żeby turyści czy goście, którzy przyjeżdżają odwiedzać Warmię, w takim sklepie znaleźli nie tylko słodycze czy też przetworzoną żywność w słoikach, ale na przykład owoce, warzywa od lokalnych ogrodników i z lokalnych ogrodów, sery, chleby i inne produkty. Bo ty swoimi działaniami, swoimi filmikami robisz dużą promocję tym lokalnym wytwórcom, twórcom. Ktoś kiedyś powiedział, że ja czaruję rzeczywistość. Być może tak jest. Ja staram się dodawać tej rzeczywistości na pewno trochę magii i staram się pokazać wszystko tak, jak ja to widzę. To nie jest kreacja, to jest po prostu świat widziany moimi oczami. Jeżeli to się komuś podoba, to jest ogromny sukces mojego oka. Czyli czujesz się kobietą sukcesu. Sukcesem jest dla mnie moja wolność życia i to, że jestem w miejscu, w którym marzyłam, w miejscu, o którym marzyłam, z ludźmi, których kocham, których uwielbiam i robię to, co sprawia mi największą przyjemność w życiu. Zanim tutaj przyszłaś, z tą umiejętnością fotografowania, robienia filmików, publikowania ich w mediach społecznościowych, jaka ścieżka Cię tu przywiodła w to miejsce, w którym w tej chwili realizujesz się? Bardzo piękna ścieżka i bardzo wielu wspaniałych nauczycieli, których poznałam na swojej drodze. Zaczynając od Mieczysława Wieliczko, który był moim mistrzem fotografii i był moim pierwszym nauczycielem światła i cienia i wrażliwości fotograficznej, choć przed nim była też moja babcia, która prowadziła w Kętrzynie zakład fotooptyczny i tam poznałam zapach fotografii, bo fotografia analogowa to przede wszystkim zapach. Ona działa na te zmysły. I był w nim również Zbyszek Woźniak w Gazecie Olsztyńskiej. Potem pracowałam w telewizji. Miałam tam też swoich nauczycieli montażu. A potem życie było moim ogromnym nauczycielem i wyjazd za granicę nauczył mnie
pokory, ale również nabyłam tam wiele umiejętności, które wykorzystuję teraz przy tworzeniu warmingu właśnie. Do bardzo odległego kraju zawiodła Cię ta ścieżka. Opowiedz coś o tym więcej. Stany i Nowy Jork. Amerykański sen się ziścił. Uważam, że to był najlepszy czas, kiedy mogłam wyjechać, bo to był czas, kiedy uczysz się świata, kiedy uczysz się życia i kiedy to jest ten czas rozwoju. Więc mnóstwo wspaniałych znajomości, wspaniała wielokulturowość i tolerancja, której można się w tak wielkim mieście nauczyć, ale również taka umiejętność radzenia sobie w życiu po prostu, bo ja wyjechałam zupełnie sama i chociaż rodzina mnie odwiedzała i miałam tam przyjaciół, to jednak spotkało mnie tam kilka takich lekcji życia, które pamiętam do dziś, ale to przerodziło się w cudowną przygodę, która skończyła się, bo tak chciałam i to jest mój kolejny sukces, to, że robię to, co chcę. Albo przynajmniej, że nie robię tego, czego nie chcę. Nie chciałam być tam dłużej i wróciłam na Warmię. Właśnie po to, żeby wykorzystać wszystko to, czego się nauczyłam i żeby dać siebie tej części ziemi z powrotem. Te wszystkie doświadczenia zebrane gdzieś w świecie pomagają Tobie teraz w realizacji projektów? Jasne, że tak. Jedną z nich jest na przykład taka radość z rozmawiania, radość rozmowy. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Tam rozmawia się z ludźmi na ulicy i nie jest to dla nikogo dziwne. Takie small talki. Wróćmy do warmingu. Wiele robisz dla promocji tego miejsca. Czy dużo udało Ci się pozyskać internautów, fanów warmingu? Osób, które polubiły, jest około jest kilka tysięcy, natomiast wyświetleń relacji, filmów czy publikacji jest kilkadziesiąt tysięcy każdego posta. No. Czy tutejsza społeczność odczuwa to zwiększone zainteresowanie? Czy więcej jest turystów, czy więcej jest nabywców wyrobów tutejszych producentów? Wiesz, zdecydowanie lepiej byłoby zapytać o to ich, natomiast ja wiedząc, jakie informacje przepływają przez warming i przez moją działalność, zdecydowanie jestem pewna, że trochę tak, że jest to skondensowane i skoncentrowane, bo są osoby, dla których warming jest łącznikiem pomiędzy tym, co dzieje się tutaj, a ich życiem w dużym mieście. Jest mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj odpoczywać, przyjeżdżają tu po tę zdrową turystykę, dobre lokalne produkty i jest to dla nich taki wyjazd wakacyjny, jest to dla nich wyjazd na chwilę. I choć wracają tutaj co roku, są tacy, którzy mają swoje ulubione miejsca, ulubionych gospodarzy. Oni muszą wrócić do domu, wracają do tych dużych miast i warming oszczędza im czasu wyszukiwania kolejnych atrakcji. Warming oszczędza im czas, kiedy są tutaj, bo mamy również takie kulinarne podróże. Ale jest mnóstwo gości Warmii, którzy piszą do mnie, piszą do nas i pomagamy im zaplanować taką wycieczkę albo pomagamy dopasować miejsce, w którym mogą zostać na noc, bo no cóż, to są nasi sąsiedzi, to są obejścia, które my znamy doskonale i o różnych porach dnia i o różnych porach roku te miejsca mają gościom do zaoferowania zupełnie co innego. Więc jeśli ktoś ma ochotę przyjechać na wakacje z dziećmi, to chętnie typujemy takie miejsca, w których będą i atrakcje dla dzieci, i będzie chwila wytchnienia dla rodziców albo dla mamy. A jeżeli ktoś chce przyjechać i odpocząć w zupełnej ciszy, to polecamy takie miejsca. Więc chyba masz świadomość, że przyczyniasz się do rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru, tych wiosek. Mam takie poczucie, ale co jest najważniejsze w tym, co robię, pomagam zachować balans, bo rozwój turystyczny to jedno, ale drugie to jest to, czego nauczyła mnie lekcja fotografii. Z każdym z moich nauczycieli, oni zawsze dają taką radę, jeżeli coś Cię zachwyci i chcesz zrobić zdjęcie, bo to drzewo jest takie piękne, zastanów się, co najbardziej Cię w tym zachwyciło, w tym obrazie. Czy to drzewo, czy ten liść, czy to, że to drzewo jest w jakimś określonym krajobrazie. Więc może czasem trzeba wziąć krok wstecz
spojrzeć na to jeszcze raz i zastanowić się, czy to drzewo faktycznie chcesz sfotografować z bliska, czy z daleka, żeby ten obraz i fotografia oddała to, co cię naprawdę zachwyciło. Dlatego co zachwyca turystów i gości, którzy przyjeżdżają na Warmię? Dzikość natury, cisza i spokój i takie miejsca, w których można poczuć się naprawdę dobrze, można zapomnieć o wszystkim i zgiełku miasta. Więc ten balans, który należy zachować pomiędzy właśnie tłumem turystów, a goszczeniem gości w swoim domu jest bardzo ważny. W ostatnim czasie zauważyłam bardzo ogromny wzrost zainteresowania i miejscami agroturystycznymi, i wsią samą w sobie, i tymi produktami, które są tutaj wytwarzane. I bardzo ważne jest, żeby tego nie zniszczyć. Bardzo ważne jest, żeby zachować umiar. Tak jak we wszystkim. Więc w eksplorowaniu Warmii i eksploatowaniu tych terenów też trzeba zachować umiar, a jednocześnie umieć z tego korzystać. I taką trochę rolę ma warming, czyli trochę takie stopowania pędu turystycznego, natomiast uprzyjemnianie goszczenia osób, które tutaj chcą przyjeżdżać i osób, które dopiero te Warmię poznają. Czy czujesz się tutaj potrzebna tym ludziom, tej społeczności? Czuć się potrzebnym jest bardzo ważne. Więc ja czuję się potrzebna, ale staram się też oddawać to, i pozwalać innym czuć się potrzebnym, bo tak jak ja mogę się do czegoś przydać i mogę w czymś pomóc, mogę zrobić zdjęcia, mogę zrealizować film albo pomóc w kontaktach, tak samo ci ludzie, którzy są moimi przyjaciółmi, ta rodzina, w którą wrosłam, jest mi też bardzo potrzebna. Właśnie do tego, żeby czuć się potrzebną, żeby czuć się docenioną. Zbliżamy się ku końcowi tego wywiadu, więc zapytam, czy czujesz się kobietą sukcesu? Czuję się kobietą własnego sukcesu. Jeśli mierzyć sukces moją miarą, to czuję się kobietą sukcesu. Bo moim sukcesem jest właśnie ta droga, na którą mogę patrzeć. Jest miejsce, w którym jestem, w którym zawsze chciałam być. To są ludzie, którzy są wokół mnie. I radość tworzenia, radość robienia tego, na co mam największą ochotę. Moja praca sprawia mi ogromną przyjemność i to jest mój największy sukces. Ja bardzo lubię Twoje zdjęcia, zarówno portrety zwyczajnych ludzi, jak też i gwiazd sceny. Czy trudno się fotografuje te znane osobowości? Fotografowanie znanych osób nie jest dla mnie łatwe, jest to onieśmielające i właściwie to są osoby, te, które ja fotografuję, są to osoby, które ja doceniam, szanuję, one mnie inspirują i doceniam ich twórczość. W związku z tym pojawia się taka nutka niepewności, czy Twoje umiejętności są wystarczająco dobre, żeby podołać temu zadaniu. Ja na szczęście najczęściej fotografuję te osoby w pracy, czyli na scenie. I to jest mega energia, za którą tęsknię, bo organizowaliśmy warmingowe koncerty lokalnie, ale te wielkie sceny i festiwale, tęsknię za nimi bardzo. To jest taka cudowna energia, którą można się nakarmić na długo, długo, długo. Jakie znane osoby zdarzyło Ci się fotografować? Jest ich bardzo dużo, bo ja fotografowałam na wielu festiwalach muzycznych, na których występował Stanisław Sojka, Kaja, Justyna Styczkowska, Ziut Gralak, Cortez, którego bardzo lubię, zespół Perfect, z którym ruszyłam w pożegnalną trasę. To było wydarzenie nieziemskie. Tam robiłam zdjęcia i film. Ruszyliśmy w pożegnalną trasę zespołu Perfect w ubiegłym roku, w lutym. I to był walentynkowy koncert na Torwarze, który filmowałam. Było cudownie. A zaraz potem wszyscy zamknęliśmy się w domach i ostatnia trasa koncertowa skończyła się przed czasem. Dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moją rozmówczynią była jedna z 10 laureatek wyborów kobiet sukcesu w Warmii i Mazur w 2021 roku, Joanna Barczetto.